Paznokcie to jest nasza sól, nasza dusza. Tak? Odzwierciedlają naszą duszę. Patrzcie się, jakie Dorota ma pazy. Jak się błyszczą w ogóle. Widzicie, jakie błyszczące? Często pytacie o Emmę i o jej szkołę, gdzie ona chodzi do szkoły. To właśnie już się tutaj łączy na Zooma ze swoją szkołą. Pani nauczycielka, chyba to jest tak? Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, witamy. Dobra, muszę się schować trochę. Muszę się schować, bo mnie było widać. Dzień dobry. No właśnie, Dora, to... Mamy dwie minutki, możecie się przyjrzeć. Dzień dobry. Czekaj, zmienimy imię. Zachęcam, jak coś, to tu na trzy kropki. Będziemy mogli siebie zobaczyć. Rename. Rename i zmień na Emma. Jakby co, to Emma chodzi do szkoły w chmurze i tą szkołę wam polecamy. Jeśli chcecie przyjechać gdzieś do, albo wyjechać do jakiegoś kraju, to możecie dziecko zapisać do szkoły w chmurze i może mieć zajęcia online. Jeśli jeszcze będzie chciał do nas dołączyć. Tutaj ma teraz lekcję. Online. O, jak pogoda u nas? Powiedz Emma, jak pogoda u nas. Piszesz? Deszczowo czy nie? Możecie mówić, macie włączone mikrofony. Powiedz lepiej. No, powiedz coś, że jest słonecznie. Weź, powiedz. Co napisałeś? Dobrze, to słabo. Powiedz, że jest 32 stopnie. U mnie też słonecznie. Super, to zazdroszczę tego słońca. Tutaj właśnie Emma przygotowuje się na egzamin z angielskiego. I musiała zrobić taką makietę swojego mieszkania. Znaczy akurat to sobie wybrała. I tutaj na przykład odwzorowała, patrzcie na to, naszą tutaj kuchnię, w której jest pralka, lodówka, meble, wszystko jest, umywalka i tak dalej. Tutaj jest stolik, przy którym właśnie siedzi, wentylator, który właśnie tutaj huczy. Telewizor, który tutaj wisi. Okej. Tutaj jest prysznic, toaleta, która wygląda idealnie. O, tam woda w środku, patrzcie na to. Jakieś tam łóżka, kolejne telewizory u nas w pokoju, szafa tutaj, drzwi balkonowe, te wielkie. Także jak ktoś się pyta, gdzie chodzi Emma do szkoły, to właśnie do szkoły w chmurze. I tą szkołę wam naprawdę polecamy. Będziecie pracować w grupie, będziecie mieli włączone mikrofony, więc będziecie ze sobą rozmawiać, tak? No i cóż, macie czat. Czat służy do tego, żeby odpowiedzieć na przykład na moje pytanie, tak? Zapytać o coś, jak coś jest niejasne. Nie spamujemy, nie wysyłamy niepotrzebnych emotikonek albo informacji. Tak to wygląda. Właśnie się zaczęły lekcje. U nas jest 15, w Polsce jest 9. No i Emma jest na lekcji. Patrzcie na to, kolejny festiwal. Festiwal 2023 Pattaya Klang Beach. Diwali Festival. Już znowu w Pattayi. Dopiero jeden się skończył odnośnie w ogóle beach, te biegi po plaży, bikini. Później festiwal jazzowy, a teraz kolejny Diwali. Hello, kolejny festiwal, już się szykujemy do kolejnej imprezy. No i tak jest ciągle w Pattaya. Już się znowu układamy ze stolikami, street foodami. Ciekawe, czy scena też będzie, czy bez sceny. W każdym bądź razie dzieje się bardzo dużo.
tutaj jakieś takie już ładne namioty się szykują. Tutaj kolejne jakieś rzeczy indyjskie. I kolejna brama, przejście z Tajlandii do Indii. Indian Food Festival. Po rusku nawet, o kurde, po chińsku, po tajsku, po angielsku. Dobra, właśnie. Czy ten, to ma być w poziomie, czy w pionie? Jak ty to chcesz? Okej, okay, dobra. No to wyślij i ten. My będziemy zaraz nagrywać, no? Okej. Okay. Jesteśmy w McDonaldzie, bo właśnie byliśmy na obiedzie, zjedliśmy. Przyszliśmy do McDonalda jeszcze na lody. Co prawda obiadu wam nie pokazałem, ale oczywiście standardowo papaja i golonka z ryżem. Nasz ulubione danie tutaj. Ale jeszcze chcę wam pokazać przede wszystkim lody, które kupujemy w McDonaldzie, bo kosztują 3 zł. 3 zł jeden lód. Ale jest tak ogromny, tak duży, że po prostu to jest jak z 4 gałki chyba, takie gałki, lody na gałki. Ogromny lód, bardzo dobry, bardzo smaczny w McDonaldzie za 3 zł. I co najdziwniejsze jest to, że nie w każdym McDonaldzie te lody tak samo smakują i jakby z tego samego materiału są zrobione. W każdym McDonaldzie inaczej te lody smakują, a w tym tutaj w galerii, w Central Festival w Pattaya po prostu są wybitne, są takie jakby ze śmietanki, takie, one nie są takie zimne, nie są takie, to nie jest zamarznięta woda, lód, tylko taka śmietanka. Są naprawdę przepyszne, przepyszne, zaraz wam pokażę. Mam tu przygotowaną całą garść drobnych, czyli 50 batów, a 50 batów to 6 złotych. Sorry? Tu ice cream. Yes, tu. Yes. Pani z tyłu w maszynie przygotowuje lody, ale są naprawdę wybitnie dobre. Przepyszne. Przepyszne. Piankowate. Niezamrożona woda, nie? Nie są takie zimne. Piankowate? Zamarznięta woda miałem na myśli. Lód. Nie są takie zimne. Tylko kremowe. Tylko kremowe, właśnie. O. A jak to się nazywa, bo zapomniałem? Wafelek? No, wafelek, no. Brakowało mi tego słowa. Mogliby jeszcze trochę temperaturę podnieść w galerii, bo jest zdechnąć tutaj. Klima chodzi na najwyższych obrotach chyba. Nie wiem, ile to jest stopni. Max 20 chyba. Nie ma. A wychodzi się na dwór, jest odczuwalna 38. Jest delikatny szok. Najpierw jak się wchodzi tu, później się tutaj przyzwyczajamy, a później wychodzimy na dwór i jest kolejny szok. Są dwa szoki. Dwa szokobuców. A to są szokolody z McDonalda. Z Szoko Pattayi. W Szoko Central Festival. W szokocenie. W szokocenie. O, cena to jest szoko. 3 złote. 3 złote. 25 no, batów. 3 złote za jednego loda. Czyli u nas gałka loda kosztuje na przykład w galerii 6 złotych. No to tutaj jest co najmniej ze 3 takie gałki. To ten lód w Nysie kosztuje około 18 zł, a tutaj tylko 3. A wy wyrosłaby gałkę 7,50, pamiętasz? No właśnie, 7,50 za gałkę. No tak średnio jak chodziliśmy na lody ze mną, kupowaliśmy 3 lody, to tak po dwie gałki na przykład to było ile? To było ponad 30 zł, tak grubo. No. No, a tutaj za 3 lody się płaci 9 zł. No i jest naprawdę pysznie. Paznokcie to jest nasza sól, nasza dusza. Tak? Odzwierciedlają naszą duszę. Patrzcie się, jakie Dorota ma pazy. Jak się błyszczą w ogóle. Widzicie jakie? Błyszczące. Zaprojektowane normalnie u najlepszej projektantki prosto z Kirgistanu. Ale muszę wam powiedzieć, że... Znaczy niech Dorota wam powie, jaka jakość. Najlepsza jaką widziałam na swoje oczy. Trzy godziny mi robiła paznokcie. Trzy godziny paznokcie. Bez przerwy. Pokaż drugą rękę. Ale masz pazy. Słuchajcie, zrobili w Pattayi takie coś jak w Europie bardziej.
jak w tym, teraz byliśmy we Włoszech, jak byliśmy we Francji. Teraz jest akurat wielkie otwarcie, jakaś tam promocja i tak dalej na bilety. Taki autobus, który jeździ, właśnie widzieliśmy go dzisiaj pierwszy raz, widzieliśmy o taki czerwony jak w Anglii na przykład, ale właśnie taki sam jak w Neapolu, co byliśmy w Palermo czy w Marsylii, to takie same właśnie jeździły. I tutaj w Pattaji też takie coś zrobili. Zrobili dwie trasy, jedną Blue Road, czyli niebieską i czerwoną trasę. Tutaj jest 12 przystanków, tutaj 10 i można sobie zwiedzać Pattaję, a może nawet jeszcze gdzieś wyjeżdża poza Pattaję. 6 języków, dostaje się pewnie jakieś słuchawki, gdzie ktoś opowiada o mieście i jakichś tutaj zabytkach i tak dalej w różnych językach. W szoku jestem, jakby ktoś potrzebował, to bym mógł sobie wejść na stronę citysightseeing.com. I po wejściu na stronę można zapoznać się tutaj z ofertą, ze szczegółami, jak to wszystko wygląda. A tutaj pokazane jest też 6 języków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, dokładnie. Także taka ciekawostka. Hop on, hop off. Dokładnie tak. Taki busik. O, tutaj nawet pani jakaś przyszła. Można też w tym miejscu zaczerpnąć jakieś informacje. Jesteśmy przy największej galerii w samym centrum miasta. Central Pattaya Festival. I tutaj są takie ciekawostki teraz. Dobra, trochę rzeczy się już dowiedziałem. Mam już tutaj ulotkę, jak to wygląda. Bilet kosztuje 800 batów od osoby. No nie jest tanio, bo to około 100 zł. 90 tam parę złotych. Za dziecko to jest 400 batów, czyli tam jakieś 50 zł. I mamy, tak jak wspominałem, dwie trasy. I... Czekaj, te trasy mamy tutaj bardziej. Tutaj mamy w czerwonej trasie mamy 10 przystanków, a w trasie niebieskiej mamy 14 przystanków. I pani powiedziała, że ta trasa zajmuje 3,5 godziny gdzieś tak się jedzie tą niebieską trasą, a tutaj jakaś godzina 30, godzina 40. Patrz, tu jest ten floating market. Ciekawe, czy on jest. No pewnie się spalił ostatnio, to nie wiem. No i tak to mniej więcej wygląda. Można startować albo właśnie stąd, czyli z Central Pattaya, albo z Terminal 21. Terminal 21 jest tutaj jakaś, nie wiem, coś mi tutaj zaznaczyła, jakieś rundy. Nie wiem, co ona mi tutaj zaznaczyła, że o 11 chyba albo o 14. A, to teraz było o 14, dlatego on tutaj był. Bo jest właśnie po 14. No i można sobie pozwiedzać ciekawe miejsca w Pattaji, jak ktoś nie chce samemu. To takim autobusikiem pojedzie w każde najważniejsze miejsce, które tutaj jest i najpopularniejsze, także spoko opcja. Wieczór na spokojnie rozpoczęliśmy na Jomtien Night Market, gdzie zjedliśmy kolację, poglądaliśmy trochę różnych występów. Dziewczyny w pięknych strojach na scenie zatańczyły dla całej tutaj publiczności, a następnie wybraliśmy się na miasto, gdzie zaczęło robić się naprawdę bardzo groźnie. Zostańcie do końca i zobaczcie, co się działo na mieście.